Jeżeli chodzi o jakby stan cyfryzacji polskich przedsiębiorstw małych i średnich, to myślę, że musimy wyodrębnić tutaj dwa obszary. Jeżeli spojrzymy na sprzęt, którym te przedsiębiorstwa dysponują, na urządzenia mobilne, które te firmy nabyły, to jakby wszelkie parametry i statystyki pokazują, że penetracja smartfonów, urządzeń typu tablety, ultrabooki nie wyróżnia się tutaj, nie odstaje od tego, co obserwujemy wśród firm małych i średnich w Europie Zachodniej. Niestety nie idzie to w parze z utylizacją tych urządzeń do celów biznesowych, czyli innymi słowy przedsiębiorcy, właściciele firm zainwestowali w sprzęt i ewidentnie brakuje im trochę pomysłu, jak sprawić, żeby ich pracownik stał się produktywny dzięki temu sprzętowi. Z czego to wynika? Według naszych obserwacji wynika to przede wszystkim z braku świadomości usług, które na takich urządzeniach można wdrożyć. No bo same urządzenie jest oczywiście fajne, zwłaszcza jeżeli chcemy w tej prywatnej części podziałać, posurfować, odpowiedzieć na maile prywatne. Natomiast jeżeli nie mamy dostępu do systemów firmowych, do systemów fakturowania, do systemu CRM, zarządzania bazą klientów, zarządzania zamówieniami i tak dalej, no to bardzo trudno, to urządzenie przestaje nam właściwie do czegokolwiek firmowo służyć. I to jest ewidentnie coś, z czym polscy przedsiębiorcy mają problem. My postrzegamy, że jest to problem przede wszystkim braku świadomości, braku edukacji i dlatego bardzo dużo czasu i wysiłku spędzamy właśnie na edukowaniu, jakie możliwości ten sprzęt mobilny ze sobą niesie. Ja myślę, że sposobów jest kilka. Po pierwsze, trzeba oczywiście pokazywać możliwe scenariusze i trzeba je pokazywać w kontekście branży, w której dany przedsiębiorca działa. Czyli innego typu oczekiwania będzie miała kancelaria prawna, bo jakby innego typu charakter pracy mają prawnicy, czy też asystenci, asystentki takich działów prawnych, a zupełnie inaczej będzie to wyglądało na przykład w firmach budowlanych. I my staramy się pokazywać specyfikę takiej branży, pokazywać na przykład, że te usługi elektroniczne dla przedsiębiorcy budowlanego mogą rozwiązać problem dzielenia olbrzymich plików związanych z dokumentacją projektową, tak, z dokumentacją przetargową i tak dalej. Trzeba tą dokumentację udostępniać szerokiemu gronu współpracowników, podmiotów wewnątrz, na zewnątrz i pokazujemy, w jaki sposób takie usługi mogą temu przedsiębiorcy ułatwić życie i skrócić czas, który tak naprawdę spędza dzisiaj na administracji, na pracy papierkowej, sprawić innymi słowy, żeby ta jego firma stała się bezpapierowa, jak to troszkę mówimy, tak? Żeby ten obieg dokumentów i informacja wymieniała się całkowicie elektronicznie. I to jest jakby jeden aspekt pokazywania tych dobrych przykładów. Z drugiej strony dużo mówi się dzisiaj o cyberterroryzmie, o zagrożeniu różnego rodzaju atakami hakerskimi i staramy się również edukować przedsiębiorców w tym zakresie, pokazywać, że te usługi nie tylko niosą wartość w postaci zwiększonej produktywności jego pracowników, ale również pokazywać zagrożenia, które są związane z tym, co dzisiaj dzieje się w świecie otaczającego nas wszędzie internetu, bo on jest z jednej strony bardzo atrakcyjny, niesie wiele możliwości, ale niesie ze sobą zagrożenia. Staramy się pokazywać przedsiębiorcy, że korzystając z profesjonalnych usług na wysokim poziomie, nie tylko poprawia efektywność pracowników, ale dba też o bezpieczeństwo swojego biznesu, swojej informacji gospodarczej, czyli tego, co w każdej firmie jest zwykle najcenniejsze.